Państwa, chciałbym powiedzieć jedno. Źle się dzieje. Po to są też artyści na scenie, żeby też czasem trochę powiedzieć. Nie trzeba i na dół skokać, i śpiewać, i udawać, że się nic nie dzieje. Powiem wam tak, jak na świecie zawsze było dobro i zło. Zawsze tak było. Tylko że zawsze zło było przytłumione. A zło bardziej widać, ponieważ zło, jak ktoś kogoś coś złego zrobi, bardzo złego, to w telewizji o tym gadają, w gazetach o tym piszą. A jak ktoś jest normalny, dobry, to o tym się nie pisze, bo to jest norma. Dobroć jest normą. Nie żądajmy od ludzi, żeby nam gadali, tyś jest dobry, tyś jest fajny. Nie trzeba. Potępiajmy zło. I no, że jak ktoś z nos, bo w nos też dymie trochę coś głupiego. Może każdy z nos zrobi coś głupiego. I my zrobimy coś źle, to jest mało szkodliwość czynu, bo my są mali ludzie, rozumiecie? My są maluczcy. My nie mamy takiego przeniesienia jak ludzie wielcy. Ale jak ktoś jest wielki na świecie i rządzi mocarstwem, to on powinien umieć przemyśleć, zanim on cokolwiek głupiego zrobi. Bo na przykład, muszę tu widzieć, pan, jest to z pan z żoną, czy pan mówi jako koleżanka na występy? Pan mówi, z żoną, tak, partnerka to jest. Jak pani ma na imię? Basia. Pan? Stanisław. Możemy sobie mówić po imieniu, nie obraża to państwa. Słuchajcie. Stasiu i Basia jadą na urlop. Normalne małżeństwo. Średnie, przeciętne małżeństwo w Polsce. Wyjeżdżam na urlop. I Stasiu, sucho Basi, tam, tu widać, rządzi Basia. Tam w tym. I Basia wydaje komendy. Ale Basia nie jest taka, że Stasiowi uprzykrzy życie. Stasiowi jest dobrze z Basią. Stasiu, to wszystko Basi na początku oddał i teraz było super życie, kuźwa. Niczym się nie opłaca. Panowie, dajcie kobietom wszystko, nie patrzcie jej do garstów, będziecie mieć super, będziecie dur leżeć, kurna, ona będzie dur. I Baśka mówi tak, Stasiu, jedziemy na urlop. Proszę cię, zakręć woda, wyłącz prąd i gaz. Co robi Stanisław, normalny, dobry człowiek? Idzie normalnie do licznika, zamyka zawór z gazem. Idzie, szuka kokotka z wodą, zakręca kokotek z wodą, główny. Nic więcej. Idzie prąd wyłączyć, możecie grzit, grzit, Stasiu, czy klik już macie? Klik! Aście, kuźwa, bogaci już. Już na dupę urywa. Już klik, klik. A grzit, grzit już nie łaska. Ale te grzit, grzit, pamiętacie te zicherungi? Poloki to był jedyny naród na świecie, co w życiu kupili. No jeden zicherung i rola drutu na całe życie. Na całe życie. Tam nikerzy do dzisiaj nie wiedzą, że mają zicherungi w dumach. Tam jeszcze nigdy nie wybiło. Jedne na Halembie się spaliło żelosko, to wypaliła się cała elektrownia Halemba, musieli ją zlikwidować, a ona w duma nie wiedziała, że, ona, że to ona. Nie ma elektrowni Halemba, skóry żelosko. I Stasiu robi normalnie klik i wyjeżdżacie. I nawet sąsiady nie muszą wiedzieć, żebyście pojechali, nikt nawet nie wie. Niektórzy wiedzą, coście chcieli, toście powiedzieli, żeby wam podlewali kwiatki, ale nie ma problemu. A wyobraźcie sobie, że Putin ma żona na stałe, bo on ma co chwila inną, ale załóżmy, że ta pierwsza wybaczyła, wraca do niego i oni wyjeżdżają na wczasy. I ona, nie myśląc nic złego, powie mu, jedziemy na urlop. Władimir, wyłącz gaz, światło i prąd. Kuźwa, my by wszyscy wiedzieli na całym świecie, że oni pojechali na urlop. Dlatego jak ktoś jest ważny, to niech myśli, co robi.